Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Assassin's Creed 4. Słuchajcie, humor mi się zajebiście poprawił. Patrzcie, pokonałem przed chwileczką to gówno. Pokonaliśmy. Pokonałem ten pieprzony statek. Ja pierdziele, jak było ciężko. W ogóle mega ciężko było tak zrobić, żeby tamten po prawej statek, wiecie, nie zaczął być aktywny na tym morzu, wiecie, żeby nie zaczął nas też atakować, bo z dwoma kompletnie zero szans. Kompletnie. He's a Templar, like Rogers and Hornigold. Men cooking up schemes to use the observatory for ill purposes. The power and control. The violence you cause with this thing would be subtle but heavy. Deadly. Yet leaving no mark. Does that make sense? Like, if there was a drought and people was thirsty, and one man had a large cask of water but gave a sip to none, he'd be a killer with no blood in his hands. Aye, like that. Fair enough. Dobra, słuchajcie, zapierdzielamy w takim razie na wyspę. Mamy dotrzeć na brzeg. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Mam nadzieję, że to będzie ostatni odcinek, nie? Już mam tak kurewsko dość tego AC4. Okej, coś tam za nami biegnie. No, i nie tylko ja mam dość asasyna, nawet moje gardło ma już dość. Mam nadzieję, że tu nie będzie już skradania. Wyjebany. Wyjebany jak nigdy. Mam nadzieję, że mogę mieć wyjebane na to, co tutaj się dzieje. Jakoś kurczę, nie widzi mi się znowu tutaj skradać i nie wiadomo co ogarniać. Oh shit! Jakieś fajne zwierzątko tam widziałem. No nie no, jakaś strefa tu zastrzeżona znowu widzę. Ale typów nie ma. Okej. Zobaczmy, może nie trzeba będzie nikogo tutaj po cichaczu rozwalać. Chociaż... Chociaż! Chuja. Gdzie oni są? Mhm, oni nie żyją. No dobra. Można i tak. Ja pierdzielę. Rzeźnia nieziemska. Okej, dotarliśmy aż tutaj. Mamy dotrzeć na górę chyba teraz. Tutaj, dobrze? Chyba ta. W sumie nie wiem, co jest lepsze. W sumie co gorsza. Takie bieganie bez celu tylko do znaczków, czy skradanie się. Nie no, żartuję. Jasne, że ten, że skradanie. Skradanie się jest po prostu... Oh, masakra. Mhm, coś tam się dzieje. O, ja pierdzielę. Co to się stało?
No nie no. Co to się podziało? Cholera szmaty. Okej, czy mi się wydaje, czy mamy tutaj jakoś po tych... Nie no, czekajcie. O! Hopsa. Nie wiem, co to mi dało. Jeśli ja mam tam dotrzeć. Okej, to gdzieś idzie do góry cały czas. A nie, jednak nie. No nie! Stój. Okej. Teraz jest ciekawie. Bo co ja mam tu zrobić? A kamery nawet nie mogę obrócić. O fuck, nice. O ja pierdzielę. To było niezłe. Byłem pewny, że już zginę, no ale dobra. Oj, co tu się wydarzyło? Oj. Wow! Ale mi dźgnął! Uuu, tak jest. Co tu się dzieje? O, fuck. Stój, spokojnie. Nice. Epicko tutaj widzę, to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że zaraz mi tutaj nic nie przetnie. Ooo, jednak. Desynchro. Trzeba uważać na to coś, co się właśnie tam pojawia. Nie mam kompletnie pojęcia, co to jest, ale widzę jedno, że to zwala z nóg normalnie. Na pewno muszę iść tędy. Tylko teraz... Jak? Poczekajcie, to się w ten sposób odpala. O, fuck, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie wierzę. Kolejny odcinek, który będzie, kurwa, trwał, nie wiem. 30 minut, gdzie będą same fejle. Fuck. Dobra, poczekajmy chwilkę tutaj. Nie wiem, może trzeba gdzieś tutaj, w prawo i do góry. O, na przykład. Ho! Dobra, poczekajmy chwilę. Jak ja mam tu wyjść? Aha. Nie jestem pewny, czy ja w tą stronę mam przeskoczyć?
Oho! Okej. Poczekajmy w takim razie. Dziwne. Może gdzieś tam miałem iść? Nie no, raczej tu chyba. Kurde! Gdzie ja w ogóle przyszedłem? Wróciłem się w ogóle w to samo miejsce, no... Ja siebie nie ogarniam czasami. A tej gry tu już w ogóle od kurde kilku misji nie ogarniam. I sorry naprawdę za te takie, nie wiem, szelesty, trzaski, nie wiem jak to w sumie będziecie słyszeć, pewnie na podglądzie dopiero zobaczę. Ale kurde, już mnie normalnie uszy aż bolą, wiecie, od tych sławek. Ale ja się wróciłem na to samo miejsce. To! Pięknie! Po prostu epicko! Epicko, kurwa! Ale to jest pojebane. A wiecie, a im bardziej człowiek wynerwiony, tym bardziej chce znowuż przejść, prawda? Dany tam... epizod jakiejś tam gry. A im bardziej wynerwiony, tym gorzej mu to wychodzi, nie? Czekajmy może. O! Dobra, teraz się udało, w końcu. Okej. Wiecie co? Pójdziemy w tamtą stronę. Może tą samą górą trzeba jakoś przejść? A nie, tu jest półka. LOL! LOL! Serio? Mamy nakurwiać po tych półkach? Heh! No to wesoło. Dlaczego ja go w sumie teraz nie zabiłem, no ale dobra. Czy ja go mogę tutaj... Aha, dobra, to się przysuwa. I oddala. Okej. Teraz się odsunęło i to się schowało. Teraz się przysuwa i to się powinno pojawić. O, właśnie. Poczekajmy chwilkę. Nie. To jest zły pomysł. Wiecie co, ja po prostu przejdę tędy. Ja tam raczej nie mam, że tak powiem, wskoczyć, tylko ja mam tu zeskoczyć. Takie jest moje zdanie. Kurde, nie wiem, czy ja tutaj dobrze zeskoczę, nie? No, po prostu tego nie widać. O, fuck. A udało się jednak. Jednak się udało. A jak ja mam tam do niego przeskoczyć? Chyba, że tędy z góry miałem. Aha. A jednak... Jednak tędy po prostu mieliśmy wparować. No dobra. Captain Kenby, ever a splinter in my side. Does this murder fulfill you? I'm only seeing a job done, Torres. As you'd have done with me. As we have done, I think. You have no family anymore. Jakim cudem go w ogóle tak szybko pokonałem? Masakra. Your losses are far greater than ours. That may be. Chyba, że nie jest stary dlatego. You honestly believe that? You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So I, with everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You wear your convictions well. They suit you.
No i zdechło się chłopu, no i bardzo dobrze. Torres awakened something fierce. Are we safe? With the device returned, I believe so. What do you call this place? Captain Kenway's Folly! We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. There were vials when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but they're gone now. Then it's up to us to recover them before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause. I will, but only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. Coś się niedobrego tam stało, złego. Z tego co widzę po jego minie. Koniec tego. Koniec misji. Oj, coś się tam niedobrego stało. Moje biedne gardło. What the fuck? To kurwa jest. I wish I could explain all this strangeness, but there isn't much time. The short of it is, you saw my beloved Juno. And for a brief moment, I thought she might occupy this tender body of yours. Wrong. And now she's back out there, adrift. Oh, she was magnificent once. One of a race of beautiful, wonderful creatures. They created your kind. Did you know that? Your people were tools to them. That's all you have ever been. That's all you should ever be. One day soon, I hope. For the world is nearly ready for her return. Wired. Prepared for a second coming. Uh-oh. Czy temu typowi odjebało, czy o co mu chodzi? I envy you. It was her wish that I be here to greet her. It was her experiment that made it possible for my rebirth as one of these things. Stay down! Get down on your back! Now! He's got a gun! Guide me into the grave, beloved! I am your instrument! Put the gun down! Drop it! Drop your weapon! Ooh. Ale w baniaka dostał. Clear. Check his vitals. He's bleeding fast. Check the victim. Are you okay? Can you hear me? Hello? Talk to me. You all right? Jasna cholera. No, jednak żyjemy. Thank God. I hope you feel well. You look good. Can you stand? Good. Try walking around. A doctor came by, said there wasn't anything to worry about. That the liquid in the syringe was far, far below a lethal dose. I feel terrible about all this. About everything. All our evidence pointed to you, but it was John all along. God, the things we found on his computer. Uh-huh. Whatever you need, we'll provide. You've done an amazing job. Speaking of which, our trailer is finished. Would you like to see it? I owe you that much. There we go. God fucking ya pierdole. You can watch it here or at your Animus. I think you'll love it. It really captures the essence of the era. Take care. And again, thank you.
Okej, czyli możemy chyba wyjść stąd? Where pirates rule the waves. These men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum, plunder and women. Hola, ladies. This summer, Abstergo Entertainment invites you aboard for the adventure of a lifetime. So sharpen your cutlasses, shine your hooks and sail with the devils of the Caribbean. This virtual experience is not being rated. LOL, fajne. Tylko to by mi bardziej pasowało na zwiastu na C4, nie? Naprawdę fajne, naprawdę fajnie im to wyszło. Okej, okay, wchodzimy w takim razie do naszego komputera. Chyba już po raz ostatni z tego, co ogarniam. No, halo, gro, wczytujesz się, czy co ty robisz? A jednak dobra. Wszystko działa. Gentlemen, how do you find it here? It will work for us. But our goal must be to scatter our operations. To live and work among the people we protect, just as Altair Ben Lahad once counseled. Well, until that time, it's yours as you see fit. Edward, Captain Woods Rogers survived his wounds. He has since returned to England, shamed and in great debt, but no less a threat. I will finish that job when I return. You have my word. Evening, Anne. Edward? I'll be sailing for London in the next few months. I'd be a hopeful man if you were beside me. Do Londynu? England's the wrong way around the globe for an Irishwoman. Will you stay with the assassins? No, I haven't got that kind of conviction in my heart. You? In time, aye. When my mind is settled and my blood is cooled. Sail ho! Coming into the cove! Co to za taki znowu wpływa? Statiek! You're a good man, Edward. And if you learn to keep settled in one place for more than a week, you'll make a fine father too. Dobrym ojcem? Serio? Czyli tego, że ona dziecko mu urodziła. Nice! Of all the money that I have, I spent it in good company. And all the harm that ever I've done. LOL. No nie. Kurczę, ale tak powinno być na koniec, a nie. Wszyscy niestety poginęli. No nie fajnie, nie fajnie. So sweet. Czyli to jest jego córka. Nice. Ho ho. O kurczę. Kurde, nie wiem co wam w sumie powiedzieć wam. Nie wiem, nie wiem. Fajna sprawa, naprawdę. Normalnie ta sytuacja przed tym, jak on schodził z tego domu, znaczy... O, wróć, nie mogę się aż wysłowić. Jak on schodził i zobaczył tych swoich wszystkich tam znajomych i tak dalej, którzy poginęli, no łapie za gardło, co jak co. Muzykę też epicką w sumie dali na koniec, naprawdę mi się bardzo podoba.
Naprawdę. Słuchajcie, troszkę muszę też ponarzekać na tego asasyna, bo naprawdę niektóre misje były tak denerwujące, zwłaszcza te ostatnie. I za dużo było mi, moim zdaniem, tych misji wszystkich takich skradankowych, gdzie naprawdę, no, co któraś misja pisało, śledź kogoś, podążaj za kimś, żeby cię tam nie wykryli i tak dalej. To jest moim zdaniem troszeczkę przesadzone, za dużo tego było. Cała reszta naprawdę jak największy pozytyw. I statki, i te wszystkie, wiecie, wojny na tych morzach, naprawdę, no, coś pięknego. Upgrade'y statków, upgrade'y Kenwaya. Wielki, wielki plus. No i oczywiście mapa, naprawdę ogromna, gdzie ja zwiedziłem ją po prostu, no, w kilku procentach. To też również duży plus. Okej, kochani, słuchajcie, to by było na tyle w tej serii i w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się seria spodobała. No i do zobaczyska w kolejnych let's playach, kolejnych seriach na moim kanale. Trzymajcie się, hej!